Był lokalnym ornitologiem, który ptakom poświęcił większość swojego życia, a konkretnie ptakom ziemi leszczyńskiej. Stanisław Kuźniak zmarł w 2022 roku w wieku 89 lat u zbiegu ulic Wałowej i Marcinkowskiego blisko pierwszego liceum. Utworzony został skwer jego imienia. Choć skwer funkcjonuje już od kilku miesięcy, został teraz symbolicznie otwarty przez ornitologów i rodzinę Kuźniaka podczas 28 spotkania leszczyńskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. To jest dość symboliczna wreszcie chwila i miejsce, bo skwer może mógł być większy. Były głosy, że to ma być aleja, że ma być ulica, ale ci, którzy znali doktora, a gdzie jakie aleje albo jakieś ulice? To był jeden z bardziej skromnych ludzi, których znałem, do tego wszystkiego tutaj spędził swoje zawodowe życie. Ja to też traktuję w kategoriach symbolicznych, że mogę na swój sposób być też nauczycielem biologii w tym samym miejscu. Doktor Kuźniak był współzałożycielem klubu ornitologicznego w Lesznie, a potem leszczyńskiej grupy OTOP. Ostatnie kilka lat życia doktor poświęcił na zbieranie materiałów i napisanie wraz z Grzegorzem Lorkiem książki Ptaki i ludzie – 100 lat leszczyńskiej ornitologii. Ale to nie miała być jego ostatnia książka. Zbierał materiały do kolejnej. Chwila o tyle może symboliczna, że są też najbliżsi doktora, którzy... Nie muszę ci ani Magda, ani Zbyszek, ani Marek tłumaczyć, że te ptaki to było więcej niż życie, że to jakby ktoś szukał człowieka, który żył dla ptaków, to nie, go nie szuka za daleko. Na pewno to był ten człowiek. I to nie dlatego, że ma teraz na nagrobku napisane ornitolog, więc w sumie doktorze, dla niektórych Staszku, albo nie wiem, tato, są tutaj również rysunki od prawnuków. Gdzie rysunki? Proszę bardzo, są również rysunki od prawnuków. To dzięki za wszystko i miej świadomość, że to życie, które poświęciłeś ptakom, nie poszło, że ono nadal trwa. No. Dzięki. Otwarcie skweru było symboliczne, dokonane przez ludzi, których obok ptaków doktor Kuźniak kochał najbardziej. Tutaj przetnę. Tutaj jeszcze przetnę. O. W imieniu środowiska ptasiarskiego i naukowego uważam skwer za otwarty.